Siema. Przyniosłem picie generalnie. What the fuck? Daj. No, generalnie możecie zgadywać, co to było. Może ktoś za 10 lat zgadnia, a ja znalazłem ukryty wyścig drag. Także zaczynamy. I tym razem jest on na lotnisku? Czy... co to kurwa jest? Nie, lotnisko jest z drugiej strony mapy. Co to ma być? Halo? Halo, podejrzane. O, za późno. Dobra, pato. Cyk, dobra zmiana. Cyk, za wcześnie. Katy. Ty, to jakieś pociągi tu są. What the fuck? Subway Surfers, Need for Speed? God damn it. Kto to wymyślił? Dobra, nieważne. Ważne, że wygram. No czemu mi nie skręca? Znaczy, o, zapomniałem o zmianie biegu. Skręcaj mi. To jakieś oszukane gówno. Jebać kartony, tudzież skrzynki. Wraz z moim bratem. Od kur... co to miało być? Czemu to GTO nagle jakiegoś turbo dostało? Podejrzane. To nie jest ważne, kurwa, dlatego że... cyk. No, czemu ja klikam na zielonym i jest za późno niby, halo? I czemu mnie już rozwala ten Pontiac zajebany? Wracaj tu! No nie, nie wygram z nim. Co to ma być? Pontiaki na dragi najlepsze są generalnie. Takie info dostałem. Nieoficjalne. Znaczy oficjalne, ale to nieważne. Spokojnie, jedziemy za Pontiakiem, bo on zna mapę. No i chuj. Do 3 razy sztuka. Czemu nie dodaję w ogóle nitro za dekorację na samym początku? Nie mam pojęcia, ale patera. Się skupiam i same rzędy gnoja. Ale synchroniczne zniszczenie płotu było. Dobra, no skręcaj mnie. No jak ja mam wygrać, no jak oni tak jadą? No what the fuck? Autentycznie nie rozumiem, co ja mam zrobić, żeby wygrać ten wyścig. No jak to co? Full pizda od razu na samym początku. Zmieniam 15 biegów od razu. Na piątce teraz popierdalam elegancko. Chłopaki, czekajcie. Chłopaki. Dobra, to jednak nie jest najlepszy plan, niestety. Kto by się spodziewał? Ja na pewno nie. Ale myślę, że taki... jak za wcześnie, jak było niebieskie. Dobra, to nieważne. Po prostu gra mnie oszukuje, bo już mnie nie lubi. Czemu? Nie wiem. Ale tak już jest. No cóż, ty nic nie zrobisz. No ty gnoju. Perfekcyjna zmiana, a ty co? Perfekcyjna... jara. O kurwa! I tyle by było Subway Surfers. Umarłem. Ale dobra, już wiem co robić, pan. Tutaj trzeba... no trudno, nie wyszło. Ale tu perfekcyjna zmiana, tu za późno, bo jestem gównem w tę grę komputerówkę. No i teraz już nie wygram, nie? Nie dogonię go nigdy. Nie! Co? Co się wydarzyło? Nie mam pojęcia, ale to nieważne. Jak za późno, jak było zielone. Jak za wcześnie, jak było czerwone. Co? To jest ten moment. O, dobra zmiana na samym początku, dobra zmiana później, dobra za wcześnie, bo na niebieskim było, klasycznie. Za wcześnie, bo na niebieskim było, klasycznie. No, gnoju, uciekaj stąd. Dobra, go trzeba... o, no i chuj, mi ucieknie teraz. No, mówiłem, że trzeba go blokować. O, okej, on już nie żyje, dobra. Ja też. God damn, no nie da się tego wygrać. O, no co tu się stało? No już wygrałem przecież. O, ty, wygram. Wigry, kurwa, wigry. Wigry. Tu. Tak jest, a za zwycięstwo... soczysty siorb. Dobra, nowa okładka. Świetnie, to mnie na pewno interesuje generalnie. Co tu się dzieje jeszcze? Tu jakiś drifcion jest. Ja tam jadę, zamknij mordy. Ty, a te takie magazyny motoryzacyjne to takie jak te CKM-y na przykład polskie, tylko że tam zamiast cyców to masz przepustnicę? Tego nie wiem, ale wiem, że tutaj jest na pewno ukryty wyścig w tym momencie. Tutaj właśnie tu. Dobra, nie ma jednak, nieważne. No, nie. Chyba przeniknę przez to. No dobra, nieważne. Hajsik, daj mi to. Drift. Tak jest, stuwa do kieszeni, a tutaj jest drift, i tam. Okej, to jest ten drift normalny, myślałem przez chwilę, że to ten downhill, ale na szczęście nie. No to co, jedziemy chłopaki, a ty giń! Ja se tu powykręcam, aby tam chłopaki walczyli ze sobą. Ja tutaj taktycznie do tego trzeba podejść. Co to jest za mapa w ogóle, jakiś podziemia? God damn it. Metro Underground, ty właśnie... Need for Speed Underground? Pod ziemią drifty? God damn it. Podejrzane. Drift? No nie wyszło. Ale i tak jestem pierwszy. Mimo, że idzie mi jak gówno. I tak jestem pierwszy. Trzeba pokazać światową dominację drifterską. Moim Nissanem. 240 SX. O, giń! Oh shit.
trochę mnie zakręciło. Wydupiaj z mojego drifterskiego pola, no. Co ty robisz? O, 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 wypasiony drift. Czy będzie olbrzymi? Jest olbrzymi, skurwysyn. Pa, już 102. Pa, już 100 tysięcy punktów. Na łatwości. Dobra, tutaj trzeba uważać, bo może być... Goddammit. Może być leciutki... No, goddammit. Miałem mówić, że może być leciutki problem i faktycznie był leciutki. Ale leciutki. Cyk, pa, to na odwróconej kamerze lecę. Pa. Cyk. Co się dzieje? Nie wiem. Dobra, nieważne. I tak wygrałem. Ojej. Nowe neony. W końcu. Goddammit. Jeżdżę tak z dupy z tym zielonym, to co, sobie wymienimy na fioletowym. Siemano. Tak jest. Sprawdźmy w takim razie, co tu się w ogóle odblokowało. Mamy nowe zegary. Świetnie, świetnie. Czy jest fioletowy? Jest purpurowy. O, jest fioletowy. Cyk. Ile kosztuje? Dwie. A, 300. Dobra. Już myślałem, że jest 200 tysięcy. To są fajne. Tu sobie też weźmiemy fioletowe. Czy tu mogę zmienić na fioletowe? A są fioletowe, dobrze, ważne. Czy nowe szpinery są? Nie ma nowych szpinerów. Dobra, no to wydupiam. Co my tutaj mamy? Widzę, że sprint się tu znajduje zaraz nieopodal, także... Witam, witam. Siemano! Szybki bongos i jedziemy! No, co to ma być? Ty właśnie, mogę mapę odpalić podczas wyścigu? Nie mogę. No, co? Myślałem, że ten chłop wyleciał w powietrze, ale nie, chyba nie. O, zaraz ja wylecę. Dobra, gościu, z czym do ludzi, nie? Z czym do ludzi, jak ty jeździ? Jebać znaki drogowe. Ciebie też. Chyba to. Drift. Mam rację, że ten znak to mi przeciął drogę. Na moje nieszczęście. Okej, musimy teraz wyprzedzić jeszcze tylko tego eklipsa przed nami. Cyk, znak. Elegancko. Elegancko, jeba. O, what the fuck? Dobra. To szybko poszło. Gin. Pa to. Cyk. Zgadniesz, kurwa, co właśnie w tym momencie zrobiłem. Rubber banding. A patera, co się dzieje? I zium, jak z procy. Dobra, teraz tutaj trzeba uważać. Trzeba rubber banding zajebać. Dobra, elegancko, elegancko. Jak to tam wygląda, situation? Dobrze wygląda, dobrze wygląda. Zwyciężam w tym momencie. Taki. Okej. Nowy silnik? Wow! Ty, ja są nowe wyścigi URL? Jest! Ty, nawet dwa! Jadę tam. Witam, witam. Szybki URL. To w tej nowej części mapy. Zobaczmy, zobaczmy. Witam, witam. Ale to i tak ten normalny, zwykły taki, zwyczajny na tym torze. No dobra, niech będzie, jedziemy. Na tygin. Okej, to trzeba też taktycznie generalnie zrobić, bo inaczej przegram. A nie taki jest cel, nie taki jest cel. Także taktycznie jeden poleciał. Elegancko. Dobrze, dobrze. Teraz tylko jeszcze trzech. Dobra, nie jest to jakaś super nowa trasa. Tą trasę wcześniej jechaliśmy, także nie powinno być problemu. Znam mapę, ale smoków nie znam, goddammit. Ale to nic. Znam za to tajemny sposób na zwycięstwo, który znają tylko nieliczni. Tylko nieliczni. No niestety, pierwsze okrążenie nie jest moje, ale to nic. To nic. Dlatego, że drugie już będzie moje. A skąd to wiem? A to zaraz wam powiem. Właśnie stąd. Tak jest. O, ty szmato. Nie, 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 gnoju, kurwa, wracaj tu. Nie, nie, czemu mi nie jedzie samochód? Oszukał mnie, zhakował mi komputer. Spokojnie, jeszcze damy radę. O, fuck. Nie, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nie, nie, nie. Ty, no ja już go nie dogonię, nie. No co za gówno. Ty co, przechodzę dalej? Nie, no od nowa. 6 punktów mnie nie satysfakcjonuje. Muszę mieć co najmniej z 50. Albo 47 chociaż. Kurwa, szmato. Tak? What the fuck? Wybach chłopa w powietrze, w kosmos, ja pierdolę. Kokos, międzynarodowe usługi kosmiczne, witam bardzo serdecznie. NASA, strzeżcie się. Ale muszę przyznać, że dosyć szybko wylądował, tego się nie spodziewałem. Żebym się spodziewał tego, że wypierdolę go w kosmos, ale... No jakby jego lądowanie też całkiem niezłe, muszę przyznać. No i cyk. Pa, ile nitra, what the fuck? Zwycięstwo. Nie, jeszcze nie, dobra, nieważne. Zwycięstwo. Tym razem prawdziwe. I lecimy z kolejnym wyścigiem. Siemano. Nie, to ja ta Corolla, mój Nemesis. Ty, a tą trasę jechaliśmy już? Nie wiem.
Ale nie ginie ta Corolla, ty Mazdo też możesz umierać. Umieraj. No nie, wyeliminowałem Mazdę oraz Toyotę Corollę, a zapomniałem o Fordzie Focusie. Jak mogłem? Siema. Siema. Tak jest. Dobra, teraz wszystko elegancko. What the fuck, co jest? Teraz wszystko elegancko załatwione, ale ten chłop za mną to jakiś potwór. Siemano. Dobra, kolejny wystrzelony. Raz tylko jeszcze jeden. Co to jest za samochód? Czy to jest Skyline? Halo? Nie, to jest kurwa Honda Civic? Nie wiem, jakiś Lexus? Czy inne gówno? Nie mam pojęcia, ale niech ginie! Ugnie. Ty. Dobra, myślałem, że zniszczyłem jeszcze parą tym samochodem, ale chyba nie. Niestety. Dobra, mamy kolejne okrążenie. Widzę, że tu niezłą przewagę zbudowałem. Ale skok! Ugi, ale wyleciałem. Licy, kolejne okrążenie. A nie, dobra, to nie ten wyścig. Tak łatwo, jak ja. Nie był jeszcze nikt tak łatwo. No i cyk. No nie, dobra, no, nie ważne. No i cyk, zwycięstwo. Elegancko, 16 punktów. No i to mamy. Nowe samochodziki i nowe zegary. Wiesz ty gary, twój stary. Najebany. Ty, ile mam pieniędzy. Dobra, podjedziemy do salonu samochodowego, bo jestem ciekaw. Kiedy się odblokuje ten 350Z, na którego czekam? Już tyle czasu na niego czekam. Ty, a co jeżeli odblokuję 350Z, wydam na niego wpizdełu pieniędzy i zaraz po chwili odblokuję Skyline'a, na którego też bym chciał wydać wpizdełu pieniędzy. I się okaże, że pojeżdżę 350Z przez 2 sekundy, że będę musiał zmienić na nowy samochód, na którego nawet mnie nie będzie stać, żeby go ulepszyć jakoś sensownie i nim jeździć. Tego nie obmyślałem, ale to nie jest ważne akurat teraz, dlatego że wjeżdżam do salonu samochodowego idealnie i sprawdzam, co tutaj jest. O kurwa! No powiem wam, że mam ochotę, ale nie. I chuj. Kurwa, to nie był najlepszy pomysł. No, witam panie Drift. Drogie dzieci, co to? Nie róbcie tak zwanego odkurzacza, gdy pijecie cokolwiek, bo możecie się udusić generalnie. Nie polecam. Ale teraz mogę dać w tytuł. Gwiazdka, prawie umarłem, gwiazdka. Tak. Gdzie pieniądze są za las? No, ale mamy kolejny wyścig URL, tym razem na lotnisku, no i mamy klatkę. Kurwa, z nimi poleciałem. Big Daddy Champ. Big Daddy Champ? Może Big Daddy Chungus? So you're what all the fuss is about? Don't look like much to me. You got that right. You haven't got a chance, hero. On or off the track. No. Czemu hejtujesz? Nie hejtuj. Mój Nissan 240SX potrafi o wiele więcej niż mogłoby ci się wydawać. I zaraz ci to pokażę, głupia szmato. Nitro. Straciłem głos chyba na resztę odcinka, bo jest problem generalnie. Ale spokojnie, będzie w porządku. No ty szmato. Co to jest w ogóle za wyścig? Czy to jest ta sama trasa? Jechaliśmy wcześniej, chyba ta. Uje. Sly Boogie, that's my name. I have here to run the game. Boogie, that's my name. Race goes ain't the same. I know he has my son. Yeah, get up. Yeah, fold up. Zostaje raperem, ale... O, ty szmato! Ty, to czy to jest Nissan 240SX? Trzeba podjechać bliżej, aby się przekonać. Tylko widzę, że ja uciekam troszeczkę. Troszeczkę, tylko odrobinkę. Potero, to se zawracasz, tak? Kurwa! Proś, pożygałem. O, siema. Nie, to jest Skyline chyba? Nie wiem, co to jest. To 240SX jednak. Nieważne. Nic nie mówiłem. Dobra, go trzeba wystrzelić, bo on dobry. Okej, może być. Gnoju, no. Wracaj tu. Szybko.
No, ja pierdolę, no uciekam. Uciekam, zamknij drzwi, twoja stara kręci dupą jak napęd DVD. O. Przykro mi przekazać te informacje, ale obawiam się, że nie dogonię go już nigdy. Zważywszy na to, że właśnie zostałem wyprzedzony przez jakieś gówno. Może jednak ta baba miała rację. jak to jest możliwe? Nie. Nieważne, ale patę go drifta. Dobra, od nowa, bo to nie masz szansu. A to sobie od razu blokujesz delikwenta, żeby ci nie wyjechał. No kurwa. O co the fuck, co tu się stało? Wysypali się w 50. Ale to nieważne. Dlatego, że zostałem tylko ja i to coś. Czymkolwiek jesteś, panie samochodziku, ale zginiesz zaraz. Giń. Dobra. Łatwo stracił panowanie nad pojazdem. O to chodziło. Elegancko. No i cyk. O, okej, dobra. Widzę, że oczarowałem go swym urokiem, więc postanowił jebnąć prosto w ścianę. Też bym tak zrobił na jego miejscu, nie żebym kłamał czy coś. Mam nadzieję, że tutaj tylko jeden wyścig jest i że nie będę musiał jechać dwóch, bo mi się kurwa nie chce. I mam nadzieję też. Nadzieja matką głupich, ale ja do mądrych akurat nie należę. I mam nadzieję, że odblokuję w końcu 350Z po tym wyścigu. Byłoby zajebiście. Teoretycznie mógłbym sprawdzić w sumie, po którym się to odblokowywuje. I się przekonać, czy faktycznie zaraz po nim odblokowywuje się Skyline'a, czy jednak jest tam jakakolwiek przerwa, że tak powiem. Że będę miał szansę sobie pojeździć chociaż trochę. No ale... Po chuj. Ja to czasami lubię zasiać takie ziarnko tajemnicy w swojej rozgrywce, aby nie wiedzieć do końca, co się dzieje, mimo że gram w tę grę już tyle lat i... No, nieważne. Ale na przykład nie wiedziałem, że można rubber bendingować. O, okej. Okay. No, to już tyle lat gram w tę grę, a dopiero teraz się nauczyłem odwracać kamerę, także... No i cyk, łatwiutko zwycięstwo. Czy to jedyny wyścig? Proszę. Nie. Niestety nie, no ale cóż, trudno. Ja tu umieram, muszę jeszcze wyścig jeździć. Dobra, blokowanko delikwenta. To zasada w wyścigach zaklęta, zawsze blokuj delikwenta. Dobra, ten wyścig będzie fajny, mówię wam, bo właśnie spoglądnąłem na mapę i jest dosyć króciutki, więc szybkie zwycięstwo, eleganckie, się nam szykuje tutaj. Tak, gdzie jest moje Sly Boogie, that's my name? No dupia, tylko jakieś cymbały, co to ma być? Ty, czemu ten chłop jest właśnie... Nie! Co to miało być? Czy tak wygrałem? Wygrałem. No, elegancko. Co tu się właśnie wydarzyło? Miałem się pytać, czemu ten chłop był poza mapą, ale ten śmieć mnie wyprzedził. Skorzystał z sytuacji, co za gnoł. Ale jeszcze szybkiego draga można strzelić, czemu nie? I tym razem faktycznie jest na lotnisku. Chyba. A tutaj jeszcze chyba draga nie jechaliśmy, więc no. To prędzej wygląda jak jakaś kurwa budowa mostu. Normalnie. Czy to są Audi TT oba? What the fuck? No cóż. Tego draga akurat nienawidzę, bo tutaj najciężej jest wypatrzyć jakieś obstaklesy na drodze, które wystają. I ciężko jest też dogonić tych śmieci. Chuj, silnik spalony. Co tu się stało w ogóle? Jak silnik spalony? Co ja zrobiłem? Przecież jechałem normalnie. To pierwszy raz takie coś mi zostało. Co? Nie rozumiem. Silnik spalony? What the fuck? Ty no autentycznie pierwszy raz taki komunikat mi wyskoczył. Co to kurwa miało być? Silnik spalony i chuj ci na łeb. No ty gnoju, no. Co to ma być? Jak ja mam wygrać z czymś takim? Przynajmniej silnik mi się nie spalił. O, perfekcyjna zmiana, dobra zmiana. Za późno. Dobra, to trzeba jechać tu z lewej strony, żeby ich bloczyć od razu na starcie. Żeby nie było, że mnie uciekają czy coś. Ciekawe, czy mi się silnik spali. Nie tym razem. Tylne światło. No witam. Dobra, teraz sprawdzam, czy jest 350Z, a jak nie ma, to kończę serię.